Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Wojtek Warmus. Jestem właścicielem firmy Warmus Bytes. Prowadzę oczywiście również kanał na YouTube Warmus Bytes TV. Jest mi miło, że mnie oglądacie i że mamy coraz więcej nowych widzów, nowych subskrybentów. Momencik, bo auto akurat podjechało jakieś. Moment. Nie biorą. Pan się pyta, czy biorą. Ale trafiłem na wstęp. Ojejku. Jakiś starszy pan samochodem. Pewnie emeryt i ma wjazd samochodem tutaj, bo tak nie można ogólnie. Znajdujemy się na stawach Dębina w Poznaniu i mamy, słuchajcie, 11 styczeń. Mega fajne oczko pogodowe do łowienia ryb w styczniu. Temperatura dzisiaj na powietrza jest około 6-7 stopni, troszeczkę przebija się słoneczko, dlatego właśnie tak usiadłem troszeczkę bokiem do Was, no bo za plecami mam słońce, jakbym postawił kamerę tutaj z przodu, to bym się nagrywał pod słońce, także musiałem ją troszeczkę przestawić na bok. Bardzo lubię łowić na dębinie. Dębina jest bardzo fajnym zbiornikiem na bardzo wczesną wiosnę, ale taką wczesną. O, pika miałem. Bo zaznaczę, że już 3 wędki mam w wodzie. Można tutaj wędkować na 3 wędki. Pełna minimalizacja. Jak widzieliście, taki pustalking, czyli bardzo mało sprzętu z możliwością przemieszczania się pomiędzy stanowiskami, szukanie ryb. Przyjechałem tutaj na 3, może 4 dni. Zobaczymy, bo licencję mam wykupioną do niedzieli. Dzisiaj mamy czwartek. Przyjechałem tutaj o godzinie 9 rano. Mamy już 11. Także 2 godziny za mną, godzina od godziny wędki w wodzie. Co jeszcze kątem wstępu mogę Wam powiedzieć? No, łowię z rzutu tylko i wyłącznie na siatki PVA. Pierwszą wędkę zarzuciłem na bombkę PVA, ale przejdę na siatki PVA, bo siatki PVA robi się szybciej. A nie mam tutaj dalekich odległości, bo tu jest niecałe 60 metrów do rzutu. Wędki mam króciutkie, 3 metrowe, także bez problemu to dolatuje. Żyłki 0,37 i przy takich zestawach, słuchajcie, 60 metrów z taką małą PVA-czką to nie jest problem. Bombki bardziej używamy PVA wtedy, kiedy musimy rzucać dalej. Kiedy łowimy ponad 100 metrów, 110, 120, 130, wtedy używamy bombek PVA, żeby łowić punktowo. No bo siateczka, tunel PVA, siateczka nie doleci tak daleko, nie ma co się oszukiwać. No może są fachowcy, którzy dorzucą, ale siateczka wpada w rotację podczas rzutu, bo nie jest to wszystko centryczne. Dlatego bombki bardziej polecam na łowienie w dalekich odległościach, bo to lata fajnie, tak jak coś na zasadzie z pomba. Także pierwsza jest zarzucona na bombkę, dlatego że bombki miałem już wcześniej przygotowane w domu. Ale przejdę z wszystkimi wędkami z biegiem czasu. Wszystkie 3 wędki będą wędkować za pomocą nie bombek, tylko tuneli, siateczek PVA. No bo to jest po prostu szybsza metoda zarzucenia ponownie wędki, czy po zwinięciu, czy po obraniu. A czy będą brania, zobaczymy. No i słuchajcie, no plan jest taki, że no tak jak widzicie, pełna mobilizacja, bez namiotu. Ogólnie chciałem podziękować bardzo tutaj kolegom z Stowarzyszenia Miłośników Dębiny, którzy pozwolili łowić mi tutaj w nocy. Czy będę łowił w nocy? Nie wiem. Na pewno będę łowił po ciemku. O, jakieś przedszkole przyszło. O, pika, coś tu pika, może coś wypika. Na pewno posiedzę w tym miejscu do godziny gdzieś 16, może 17. Jak będzie się robić ciemno, to uciekam z tego miejsca, zmieniam miejsce. Samochód mam zaparkowany na parkingu, który się zajmuje, znajduje stąd jakieś 150 metrów. I spróbuję o godzinie 17 przenieść się bliżej samochodu. Tam też jest fajna miejscówka, tam jest głębsza część wody. I tam zarzucę o godzinie 17 wędki
żeby po prostu wejść sobie do samochodu, jak będzie ciemno, będzie zimno, to sobie tam piecyk odpalę i ogrzewanie i będę sobie siedział w samochodzie, a wędki będę miał wtedy bardzo blisko siebie. Może powędkuję do 12 w nocy, zobaczę, nie wiem, potem pójdę do samochodu spać, żeby rano wstać o 7 rano i kontynuować wędkowanie. Nie wiem jeszcze, czy dalej w tym miejscu, czy będę szukał innego miejsca, bo mam tutaj dwa stawy do obłowienia. To jest Borusa i kawałek dalej jest Dębowy. Zobaczymy co czas pokaże, zobaczymy czy będą brania. Temperaturę wody zaraz sobie zmierzymy, bo nie wiem ile ma. Mam termometr, zaraz to zmierzę, ale naprawdę wydaje się być fajnie. Styczeń, można łowić karpie w styczniu, naprawdę, uwierzcie mi. Tylko trzeba troszeczkę chęci, dobrej jakiejś tam techniki. No i próbować. No, miejscówka jest najważniejsza, to wam powiem. Znalezienie karpi, w którym miejscu one są, jest najważniejsze. O, przedszkolaki tu hałasują. Zdjęcia sobie jakieś robię. Jeżeli chodzi o moje zestawy końcowe, no to no, ciężarki centryczne, króciutki przyponik, na dwóch wędkach jest dumbbells w punkcie G, pojedynczy. W PV-ce tylko i wyłącznie mocno pokruszone kulki, PV-eczki małe. Natomiast w tej pierwszej wędce, co zarzuciłem, w tej bombce PVA, coś tu pika, w bombce PVA mam pojedyncze ziarno sztucznej kukurydzy, pelet 2 mm. Wszystko dopalone w punkcie G, czyli wszystkie trzy zestawy, jeżeli chodzi o smaki, o serię, to wszystkie trzy zestawy punkt G, na śmierdząco. No i zobaczymy. Na dwóch wędkach dałem dumbbellsy. Chciałem troszeczkę podnieść tak centymetr, 2 cm nad dnem, żeby ten dumbbellsik tak się troszeczkę wyróżniał od tych pokruszonych kulek, które były w siatce. Jak to się rozpuści na dnie, no to ten dumbbellsik będzie tak troszeczkę no, wystawał. 2 lata temu, jak byłem tutaj z Adamem w marcu, no to brały nam fajnie, na Game Over Szprot wtedy łowiłem i wtedy miałem najwięcej brań na dumbbellsa pojedynczego Game Over. Dlatego na te dwie wędki dałem dumbbellsa. No i zobaczymy, czy przyniesie to jakiś skutek. Oni idą przedszkolaki. Dzień dobry. Dobry. Dziękuję, dziękuję. No, także przedszkolaki się załapią zaraz w kadr. Tak, machają. Fajnie to wygląda. No właśnie dlatego lubię przyjeżdżać na Dębinę, bo takie fajne widoki są, takie niecodzienne. Taki, nazwałbym to taki polski Bled. No może nie tak urokliwy jak Bled, ale no ludzie sobie spacerują, biegają, przedszkole chodzi w koło. No taka woda parkowa, nazwałbym to. No ale lubię tu przyjeżdżać, naprawdę. Kiedy na innych wodach nie biorą, to na tej wodzie, na Dębinie zawsze jest szansa złowienia ryby, słuchajcie. Jak nie ma lodu, to tu zawsze można złowić rybę. Ale czy się złowi, no to tego nie wiemy. No co jeszcze mogę powiedzieć wam? No na pewno film będzie przynudnawy, to wam powiem, bo więcej pewnie będę gadał o swoich przemyśleniach, o taktyce i może troszeczkę wam powiem o wędkach, o kołowrotkach, bo obiecałem wam właśnie opowiedzieć troszeczkę o kołowrotkach, bo łowię na prologiki 8000D. No mam to zaległe, muszę wam o nich powiedzieć. Jedna rzecz mi się w nich nie podoba, ale to wam powiem. A tak ogólnie są ok. Tak, jeżeli miałbym na razie tak kątem wstępu w dwóch zdaniach powiedzieć, no to tyle bym powiedział na razie. Ok, ale jedna rzecz mnie denerwuje. No dobra, ja siedzę i czekam na rybki. Myślę, że jeżeli miałyby dzisiaj w dzień brać, to w przeciągu godziny czasu powinno już coś wziąć. Zobaczymy.
i sytuacja wygląda tak, że przeniosłem się, tak jak wam mówiłem, tam nie było żadnego brania na tamtej miejscówce pod zwalonym drzewem. Przeniosłem się o godzinie około 17 tutaj, bliżej tu na parking, gdzie jest mój samochód tutaj za plecami kamerzysty Bartka. A odnośnie Bartka zaraz powiem. A może dobra, pokażemy rybę. Jest rybka pierwsza. Godzinę temu miałem spinkę. Pojedyncza sztuczna kukurydza. Jedna się spięła, no i 40 minut później wzięła druga, też na tą samą wędkę sztuczna kukurydza. Na chwilę obecną dumbbellsy stoją, dwa brania na sztuczną kukurydzę. Rybka nie za duża, wagi nawet nie mam, ale taka myślę około 5 kilo. Już wam ją pokazuję. Tu jest mata jakby co, nie? Żeby nikt sobie nie pomyślał, że trzymam karpia na piasku z workiem. Tylko matę wziąłem taką stalkingową. No bo miałem tutaj chodzić na spacery po dębinie. O, pojedyncza sztuczna kukurydza. I na taki zestawik dwa brania w przeciągu półtorej godziny, można powiedzieć. PV-eczka w punkcie G, wszystko dopalone. Trzymaj brzechwa wędkę. Pokazuję rybkę, troszeczkę dzisiaj wiatr wieje. Nie wiem, czy idzie jakieś zmiany pogody. I tak rybka się prezentuje. Jestem mega szczęśliwy, bo mam 11 stycznia, słuchajcie, rybę. Grudniowy koń z Poznania zestawów dębińskich. Tak to się chyba profesjonalnie nazywa. Styczniowy. A co powiedziałem? Grudniowy. Nie, styczniowy, sorry. Styczniowy, o. O, taki, proszę bardzo. Mega. O to właśnie walczyłem, w sensie walczyłem, no. Takiego właśnie chciałem w styczniu. Jeszcze bym tylko chciał, żebyście mi fotkę zrobili na pamiątkę i ciśniemy dalej. No i teraz słuchajcie, mam dylemat, czy zostać tutaj rano i przez cały dzień łowić tutaj, czy przenosić się o 7 rano z powrotem pod zwalone drzewo. I tu jest dylemat, bo dwa brania, słuchajcie, w półtorej godziny. Tak jakby na tej głębszej wodzie tutaj siedziały. I rzucone tak na pałę przed siebie, w tą głęboką dziurę, nie pod brzegiem, tylko na środku wody, jest taka rybka. A i słuchajcie, jeszcze wam powiem, że przyjechał Bartek w odwiedziny do mnie, bo zawsze jak jestem na dębinie, to zapraszam Bartka na wspólne pogaduchy, takie karpiowe. No i jest jeszcze brzechwa tutaj, nasz klubowicz. Dobra, wypuszczę rybkę, bo nie ma co jej męczyć. No i przyjechał Bartek i zmierzam do tego, że zawsze jak jest Bartek, to zawsze mam brania. Także on zawsze musi być, jak ja łowię ryby, i zawsze będą ryby na macie. Także Bartek, dzięki, że przyjechałeś. Pięknie, pięknie, słuchajcie. Mamy godzinę, nie wiem która. Która jest godzina brzechwa mniej więcej? 18 z minutami? Mamy godzinę 18.24. No i jest drugie branie. Poczekajcie, bo ja z podbierakiem poszedłem, no ale dobra. Wypuszczamy gościa. Zobaczcie, w tle pociągi jeżdżą. Poproszę, zobaczcie. Pięknie. I to jest właśnie dębina. Na dębinie musi być ten hałas, muszą biegać dziewczyny po ścieżce. No i są ryby. Pięknie. Przyjedzie Bartek, zawsze pogada. Bartek przyjedzie, są brania. A już to nie będę się powtarzał, ale zajebiście. Idziemy na drinka, tak.
No i mamy drugą rybkę. Minęło 2 godziny od wtedy, co się widzieliśmy. Pomiędzy tamtą rybą, co widzieliście, a tą była jeszcze jedna spinka. Także nie wiem, co jest grane, ale karpie delikatnie żerują, bardzo delikatnie zasysają, tak mi się bynajmniej wydaje. I się spinają dlatego. Ten wziął na waftersa w punkcie G okrojonego. I ta spinka wcześniej też była na waftersa, na tą samą wędkę. No i ten jest taki fajniejszy, taki już powiem wam, taki gdzieś około 10 kilo. Nie zważę wam go, bo nie mam wagi, nie brałem wagi ze sobą na tą zasiadkę, bo dzięki. No bo uważałem, że i tak tutaj 20 nie złowię. Mówię, będą brały pewnie takie karpie po 5-7 kilo. Ten może mieć troszkę więcej niż 7 kilo. Jestem mega szczęśliwy. Powiem wam, ja już jestem spełniony. Mam tu zostać jeszcze 2 doby. A zrobiłem już 5 brań chyba, z tego co dobrze liczę. Dobra, co, zrobicie mi fotkę? Dobra, wypuszczamy rybkę. Sesja zdjęciowa się udała. Pięknie. Ja znowu z tym podbierakiem idę, ty. Ja nie wiem, co ja mam z tym. Czekajcie, muszę tu. Płyń, gościu, jesteś większy od kolegi. To dobrze. Miara idzie do góry. To teraz przyprowadź jeszcze większego kolegę. Pięknie. Zawrócił. Mało. Oj. Czekajcie, liści nie chcemy. Oj, jeszcze widać, nie? Powrócił się. On nam macha. Macha nam. Chłopaki, dobra, dziękuję, że mnie wypuściliście. Dałeś mi szansę. Kocham ten tak. Jurek. On mówił do mnie, wróć tutaj za rok. No, ja mega, powiem, mega. Tak, póki jesteśmy tu, no. Trzeba wyciągnąć to, bo jak sam będziesz podbierał, to się możesz na to zabić. Ten korzeń tu, nie? Wyciągnę, tak. Także mega. Słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, nie wiem, kto mnie ogląda w tej chwili, ale jestem mega szczęśliwy. Dębina, Poznań. Za chwilę będzie 12 stycznia. Normalnie brak mi słów. Ja się nie mogę doczekać. No, brak mi normalnie słów. Poczekajcie, ja go nagram, tak? Tu jest Bartek, bo Bartka nie widać na filmie. Ja go tu obrócę, tak? O, jest. O. Kamerzysta. Kamerzysta, tak. Przyjechał w odwiedziny. Wypiliśmy wspólnego drineczka. Jest brzechwa, który ogarnia tutaj, zobaczcie, kłody, drzewa wyciąga z dębiny, pomaga podbierać. Przez chwilę 12-letnią brzozę położył. No, zajebiście, powiem wam, naprawdę zajebiście. Średnio co 40 minut mamy branie, naprawdę rybka jest na żerowaniu, wszystkie 3 kije wyjeżdżają. Na początku zaczęło się od sztucznej kukurydzy. Potem, już teraz nie pamiętam, ale wiem, że wszystkie 3 kije wyjechały. I sztuczna kukurydza wyjechała, i dumbbells w punkcie G wyjechał. No i teraz dwa brania pod rząd na waftersie w punkcie G, 15 mm okrojona. Pierwsza spinka, no i drugi jest ten, co widzieliście. Także, dobra, chwila przerwy i za 40 minut holujemy kolejnego, mam nadzieję, jeszcze większego. Pauza. Dziękuję bardzo za pomoc. Gdyby nie wy, chłopaki, to by tego filmu pewnie nie było i pewnie bym nie ogarnął tego wszystkiego na raz, jakbym był tutaj sam. To już nie o to nie było. Super, super. Podbierak trzeba złożyć, bo to jest bardzo ważna sprawa. Brzechwę nagrywasz, jak jeszcze ten? Ogarnia temat? Jak brzechwa, wyczyściłeś cały ten stanowisko od... Będę mógł podbierać w nocy sam? Tak, mamy radę. A, bo ty tym kijem, którego szukam, robisz, tak? Thank you.
No i mamy poranek. Słuchajcie, tak jak te 5 brań, co wam mówiłem, tak na tym się skończyło. Dosłownie od godziny 22 wszystko stanęło. Skończyły się brania, takie było tylko okienko tych brań, tak jakby te ryby, nie wiem, wyszły na żerowanie między godziną 17 a 22. Dużo się działo i o 22 wszystko odcięło. Ryby poszły spać, ja poszedłem spać. Jedno piknięcie miałem o 7 rano, tutaj na lewej wędce. Tak jak wam mówiłem, łowię na 3 wędki, bo mam na to pozwolenie. Można tutaj łowić za dodatkową opłatą na 3 wędki. Wszystkie 3 wędki mi pracowały, tak na spokojnie wam teraz to opowiem. Tutaj miałem na lewej wędce waftersa okrojonego 15 mm. Na środkowej, na środkowej jedno ziarenko sztucznej kukurydzy i na tamtej wędce był dumbbells. Wszystko w punkcie G. W PV-ce pokruszone kuleczki, tak jak widzieliście, w punkcie G. Wszystko spryskane punktem G, dopalaczem. No i takie były wyniki, takie były efekty. Na to brały. No zdziwiłem się troszkę, że w nocy nic się nie działo, bo myślałem, że coś będzie, ale nic się w nocy nie działo. Takie dziwne. No zobaczymy, co dzisiaj. Nie poszedłem tam dalej, w tamtą miejscówkę, co wczoraj, no bo stwierdziłem, że tutaj były takie fajne brania, także nigdzie nie siedzę, nigdzie się nie ruszam. Siedzę tutaj. Tym bardziej, że nad ranem padał deszcz. Jeszcze było ciemno, to padało. No to tym bardziej tutaj mam auto praktycznie pod nosem. Nie muszę tego wszystkiego nosić, tego całego sprzętu. Wychodzę sobie z samochodu, mam wędki pod nosem. PV-ki mogę sobie zrobić w samochodzie. Zestawy przygotować mogę sobie w samochodzie. Także jak będzie padać, to nie muszę tutaj niczego przynosić. Mam tylko podbierak, matę i wędki. No i na takiej zasadzie będę łowił. Posiedzę tutaj cały dzień do wieczora. Z taką nadzieją, że wieczorem znowu coś się zacznie dziać. Za chwilę poprzerzucam wędki, bo one tak leżą od 22 nieprzerzucane. Nie zwijałem tych wędek. No jest tutaj troszeczkę ruch w tym miejscu, bo siedzę tutaj przy parkingu. Takim minusem jest to właśnie, że no, jest tutaj hałas i kręcą się tutaj samochody. No właśnie coś panowie przyjechali na spławik. Rozkładają się tutaj z tyłu kamery. Wyciągają sprzęt z samochodu. Zaraz pewnie pójdą wózeczkami gdzieś dalej, albo na kolejny staw na dębowy. No i tak to mniej więcej wygląda. Także no widzicie, no idzie fajnie połowić też w styczniu. Tylko musi być, tak wykminiłem, że musi być tak plus 6, plus 7, plus 8 stopni na zewnątrz. To wtedy jest szansa złowić karpia w styczniu. No tak samo miałem chyba 2 lata temu, jak tutaj byliśmy z Maciejem i z prezesem. To właśnie w tym samym miejscu, co teraz się znajduje. Mieliśmy po jednej rybce w nocy. No wczoraj było fajniej, bo wczoraj było więcej brań niż 2 lata temu. W marcu byłem znowu z Adamem tam dalej. No ale to już był marzec, to już co innego. No to tyle na tą chwilę. Ja poprzerzucam wędki i będę czekał dalej za rybą. A jeszcze wam powiem no, właśnie na koniec, że nie rzucałem daleko, nie rzucałem pod wyspę. W ogóle nie odmierzałem na podpórkach odległości, bo nie musiałem się wrzucać idealnie tam metr, 2 metry od wyspy. Tylko rzucałem po prostu bez odmierzania. PV-kę nadziewałem bezpośrednio na haczyk, nie przeplatałem jej nawet przez przypon, tylko obok węzła zahaczałem haczykiem i rzucałem przed siebie jakieś 30 metrów. Bo tutaj jest najgłębsza część dębiny, a propos. Ale chyba wam to wczoraj mówiłem. I mi się wydaje, że te ryby tutaj siedzą gdzieś w tej dziurze i z tej dziury mogą się rozchodzić w dzień. Tam pod wyspę mogą sobie chodzić wzdłuż wyspy, bo tutaj w dzień jest hałas. No a może tak być, że właśnie wieczorem i w nocy schodzą z powrotem do tej dziury. No ale to są tylko takie moje gdybania. Ale jak jest naprawdę, to tego nie wie nikt. Ale mówię. Na środku wody łowiłem, nie łowiłem pod wyspą, nawet łódeczki ze sobą nie brałem zdalnie sterowanej, żeby wozić gdzieś tam pod wyspę. Wszystko z rzutu, szybkie łowienie, mało sprzętu. No i czekamy.
No i wędki przerzucone. Czekamy. Te dwa kije poszły tak jak wczoraj robiły brania. A ten trzeci tutaj za moimi plecami wrzuciłem tam w stronę wejścia do tego kanału prawego. No i zobaczę, tą wędką troszeczkę sobie tak w dzień poszukam ryb. Tam poleży z 2 godzinki, potem może ją przerzucę bliżej wyspy. Też tak na 2 godzinki, na te dwie, na głębszej wodzie tutaj, w tej części, w tej dziurze. Niech czekają, aż ryba się ruszy, no bo ryba wczoraj była aktywna, a w całą noc i dzisiaj nic. Jest godzina, która w pół do 11. No i cisza. No i zobaczę, czy kurcze ruszą się też koło 15-16, tak jak wczoraj. No bo wczoraj byłem tam i nie wiem, co by było, jakbym był tutaj wczoraj, w dzień. No bo wczoraj od 9 do 16 siedziałem tam, nie? I od razu jak tu przeszedłem, to od razu był strzał po 40 minutach. Także ciekawe, czy one brały, powiedzmy, wcześniej tutaj. W sensie brały, czy żerowały, czy byłoby branie, jakbym był tutaj wczoraj o 14, 15, 16, czy by nie było. Dlatego jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj. No i ogólnie powiem wam, że takie postanowienie, że jadę dzisiaj wieczorem do domu. No, ładnie mi rybki wczoraj brały, jestem spełniony, mam 2 ryby położone na macie w styczniu, plus do tego 3 spinki i może jeszcze dzisiaj dołowię 1 albo ze 2, fajnie, chciałbym. Chciałbym, żeby dzisiaj tak się zadziało jak wczoraj, czyli żeby było kilka brań i mogę wtedy zostać, znaczy mogę. Taka decyzja, nie? Zostałbym do, nie wiem, do 20, bo stąd mam prawie 3 godziny jazdy do domu, bo mam 200 km na Dębinę. To nie jest tak, że ja mam, nie wiem, na Dębinę rzut beretem, bo muszę tutaj prawie 200 km przyjechać. No ale lubię Dębinę zimą. No, no i postanowiłem, że jakieś 1-2 brania może i jadę wieczorem do domu. No dlatego też powiem wam, że no strach tutaj samemu spać. Nie wiadomo, jakie towarzystwo tu się kręci, no, bo słyszałem w nocy, bo śpię w samochodzie zamknięty. Nie mam żadnego okna na razie w tym samochodzie. To takie jest spanie na czuja takie. Siedzę w środku, niby śpię, okna nie mam. Ktoś łazi, bo słyszę, że łażą. Jakieś jedno pik, to nie wiadomo, czy już kradną wędki, czy jeszcze nie. No, także tak we dwójkę raźniej by było na pewno. No i postanowiłem, że jadę wieczorem do domu. Norma wykonana, w sensie, że zadowolony jestem. Tutaj te pociągi co chwilę jeżdżą i hałasują, to też człowiek się nie wyśpi. W dzień latają jakieś odrzutowce wojskowe, także ciekawie jest na Dębinie. O, szczupaczki albo jakieś bolenie ganiają drobnice. Widać, nawet drapieżnik jest aktywny. No i może jeszcze wam powiem, może zwróciliście uwagę, że mam duże haki. Bo tak się zastanawiałem, dlaczego 3 ryby mi zeszły z haka, a 2 wyciągnąłem. No i podejrzewam, że może być tak, że mam duże haki, a małą przynętę. Ta ryba może delikatnie żeruje i mogło być tak, że może mi te mniejsze karpie wzięły, bo jest dużo tutaj takich 2, 3, że może po prostu te mniejsze karpie próbowały zasysać moją przynętę i tam się gdzieś zahaczały po prostu haczykiem tylko o koniuszek, wargi. No i pompa 3-4 sekundy przytrzymywałem ryby i mi po prostu spadały z haka. To tu podejrzewam taką sytuację, że może mniejsze ryby mi po prostu próbowały to zasysać. A dzięki temu dużemu haczykowi i troszeczkę dłuższy włos może wprowadziłem jakąś selekcję delikatną właśnie i udało mi się te 2 złowić takie, tam nie wiem, 7-10 kilo. Ludzie na spacer przyjechali, nowi. Także dzieje się to na tym parkingu, cały czas ruch. No, jeszcze słuchajcie, chciałem wam powiedzieć o kombinezonie, ale nagram o nim dodatkowy film, osobny. No ale tutaj tak na szybko, żebyście zerknęli w 2 zdaniach. Bardzo fajny kombinezon ProLogica mam. Czekajcie, bo ja nie pamiętam nazwy, zaraz wam powiem, jak on się nazywa. ProLogic Avenger Thermal Suit Camo. Dwuczęściowy, to są do tego ogrodniczki z długimi spodniami. W sensie, no, spodnie z ogrodniczki i kurtka.
Powiem wam, że to jest mega ciepłe. To tak się wydaje, że może nie być za ciepłe, ale naprawdę jest mega ciepłe. Mega ciepły jest ten kombinezon. No fakt, że cena nie jest za ciekawa, w sensie, że no tam 800 zł chyba kosztuje ten kombinezon. Razem z no kurtka plus spodnie, razem. Ale warty jest tych pieniędzy. Jeżeli szukacie kombinezonu, który będzie ciepły, mam oczywiście spodnie pod spodem, to nie jest tak, że mam tylko ten kombinezon. Mam pod spodem spodnie, drugie, ale tu u góry mam tylko bluzkę. No fakt, że dzisiaj jest, nie wiem, około 10 stopni na plusie, ale byłem już w tym kombinezonie na Tribal, gdzie były przymrozki. Byłem na przed Sylwestrem w Słowenii. Naprawdę nie narzekam. No i co ważne, tam nie będę gadał o jakichś tam zamkach, że tu mają jakieś tam, nie wiem, rzepy i tak dalej, no bo to są już takie katalogowe rzeczy, to może sobie zobaczycie po prostu w katalogu. A co jest dla mnie bardzo ważne w tym kombinezonie, to to, że on jest mega wodoodporny. Woda po nim spływa, słuchajcie, jak po namiocie. On ma materiał, podaje producent w katalogu, że to jest 8000 mm słupa wody, czyli praktycznie tyle co namiot. Naprawdę ta woda po prostu po tym kombinezonie sobie spływa. Nic nie wsiąka, nic nie wpija. Ta kropla jak spadnie, to nie wpija się to w środek, tylko naprawdę to spływa. Po tym, no kaptur jest fajny do tego, no, także naprawdę naprawdę mega, mega z czystym sumieniem polecam wam ten kombinezon. Ja noszę rozmiar L, jakby ktoś pytał. No, znowu pociąg jedzie. To jesteś państwo, przyjechali, chyba na mnie czekają, ale widzą, że nagrywam, także niech poczekają. No to tyle odniesie kombinezonu. I on ma jeszcze jakąś oddychalność w drugą stronę. Nie wiem dokładnie, nie znam się na technicznych sprawach, o co w tym chodzi. Pociąg się zatrzymał, ale ma też niby 300 czegoś tam w drugą stronę. To nie jest tak, że się w tym kombinezonie będziecie pocić, tylko naprawdę jest też oddychający. No i do tego właśnie wodoszczelny. Jeszcze wam stanę, pokażę wam, jak to wygląda, bo nie wiem, czy na stojąco się nagrywałem. No, taki kombinezonik, naprawdę bardzo fajny. No i mamy godzinę 15. Cały czas dzisiaj bez brania. Także nie wiem, mam pomału takie myśli, że chyba nic z tego już nie będzie. Czy trafiłem wczoraj na jakieś oczko takie żerowania, okienko żerowania może tak, karpi, nie wiem. Myślałem, że dzisiaj gdzieś koło 14, 15 coś się zacznie dziać. Może za chwilę, może o 16. I tak możemy sobie dokładać godzinę po godzinie. No, tą wędkę, która była tam, na wejściu do kanału, przerzuciłem ją jakieś 30 minut temu. Tutaj na lewo ją dałem. I tutaj w tą głęboką dziurę ją wrzuciłem też, ale bardziej na lewą stronę. Bliżej tam takiego spustu wody, czy nie wiem jak to nazwać tutaj, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Ale tam jest taki jakby betonowy spust, przez który woda wypływa z tego zbiornika. To tam w tamtym kierunku posłałem tą wędkę. Zobaczymy. Miałem wam powiedzieć jeszcze odnośnie kołowrotków dwa zdania. Tak jak wam wczoraj mówiłem, to są kołowrotki ProLogic Element 8000D. Łowiłem na nie przez cały sezon 2022. No oczywiście nie zawsze, tylko łowiłem tam, kiedy no, nie łowiłem zrzutu. No bo to nie są typowo kołowrotki rzutowe, to są, nazwałbym, takie kołowrotki uniwersalne. Nie można nazwać je chyba typowo kołowrotkami rzutowymi, ponieważ takimi nie są. Mają głęboką szpulę, nie mają stożkowej szpuli, nie mają płytkiej szpuli. Kabłąk nie ma tej blokady. Także mógłby się zamknąć podczas siłowego rzutu. Czyli dobra, kołowrotki do wywózki, może tak będzie prościej. No ja nimi tutaj rzucam, ale no to takie są odległości, nie? Także tutaj się nie boję takim kołowrotkiem rzucać. Mówimy o rzutach takich naprawdę
no, na dalekie odległości, to tymi kowrotkami raczej nie. Do wywózki jak najbardziej. Ile wchodzi tutaj żyłki, to słuchajcie, nie wiem, czy wam powiem. Jest tu coś napisane, ale z moim wzrokiem 420 metrów 40. Także wejdzie troszkę, to także spokojnie, nie? Jakieś dalekie wywózki czy coś, jak najbardziej. Fajne kołowrotki w przystępnej cenie, dobrze chodzą, nie narzekam na nie, ale jest jedna mała wada, o której muszę wam powiedzieć. No bo odnośnie kołowrotka to sobie dopowiadał, no trzeba sobie samemu sprawdzić. Mi pasują, nic się z nimi nie dzieje, nie są awaryjne, fajnie chodzą, fajnie się nadają do wywózki. Natomiast denerwuje mnie troszeczkę regulacja hamulca. Oczywiście na filmie się nie da tego pokazać, ale chodzi o to, że jak mam hamulec na przykład dokręcony do rzutu, no albo tam po skończę jakiś hol, mam bardziej do kołowrotek dokręcony i teraz, żeby wyregulować go po wywózce, po zarzuceniu wędki, żeby go wyregulować do takiego może nie mega lekkiego wyjazdu z roli podczas brania, tylko takiego lekko, z lekkim oporem, no to tu mam problem, nie? Kręcę i ten, jak się ułoży ta tarcza hamulcowa, to tak się ma, o, tak bym to nazwał. Także to nie jest takie, że niekiedy kręcę i dopiero pyk i za chwilę od razu łapię, że jest luźno, a potem muszę dokręcać, żeby wyregulować taką siłę, jaką bym chciał do obrania. To tutaj jest troszeczkę to, no takie, na przykład kołowrotek 8K dużo lepiej sobie radzi i dużo płynniej to wszystko działa niż w tym kołowrotku. No, to z takich rzeczy odnośnie tych kołowrotków ProLogic. A poza tym nie zauważyłem tutaj jakiejś wady albo jakiegoś takiego mankamentu, który by mi tam mocno gdzieś tam przeszkadzał. Także jest ok. Poza właśnie tym jednym szczegółem. No dobra, ja sobie czekam. Myślę, nie wiem, no jak do godziny, powiedzmy 17, nie będzie brania, może do 18. Jak nie będzie brania do 18, no to zaczynam akcję pakowania i będę jechać do chaty. Jakbym o 19 stąd wyjechał, no to myślę 3 godzinki, no spokojnie, naprawdę no spokojnie. 3 godzinki jestem w domu. To na 22 jestem, dobrze liczę? Dobrze. No. Także jeszcze jakiś wieczór, piątkowy wieczór z Madzią. A dzisiaj 13 w piątek dzisiaj jest. Dzisiaj jest 13 styczeń. A ja zawsze mówiłem, że 13 w piątek to jest mój szczęśliwy dzień. Nie wiem, w jakim stopniu ma się to szczęście mi dzisiaj pokazać. Znaczy w stopniu, w którym momencie ma mi się pokazać to, dzisiaj to szczęście. No ale zobaczymy. Pomału robi się ciemno, nic się nie dzieje, dzisiaj nic, dosłownie ani pika, od samego rana nic, no w sumie od wczoraj, od 22. No, także słuchajcie co, będę się pomału z wami żegnał, bo nie będę tego nagrywał po ciemku, jak się zrobi ciemno, to po prostu jeszcze chwilę poczekam, żeby sprawdzić, czy to przypadek, że wczoraj brały, czy po prostu na coś trafiłem, na jakieś żerowanie wczoraj, a dzisiaj już nie biorą. I chcę to sobie potwierdzić, że ryby jednak są chimeryczne. Jeden dzień do drugiego nie jest taki sam. Dlatego zostanę jeszcze chwilę po ciemku, żeby to sprawdzić, czy będą brania. No co, jeszcze miałem wam powiedzieć, jaka temperatura wody, bo mierzyłem wodę. Poczekajcie, podejdę do was troszeczkę bliżej. Mierzyłem temperaturę wody, no to jest 5,7 stopnia.
Czujnik termometru był z jakieś pół metra pod lustrem wody. Także nie jest źle. Pół metra pod lustrem wody, 5,7 stopnia, to uważam, że fajna temperatura jak na styczeń. Na 13 styczeń. No zapowiadają już za kilka dni powrót zimy. Także koniec. Wykorzystałem swój chyba czas. Teraz te 3 dni to były takie, no może jeszcze jutro byłby dobry dzień, żeby jeszcze próbować łowić ryby. No a już tam gdzieś tam poniedziałek, wtorek, gdzieś tam w środę zapowiadają już jakiś powrót zimy, będą przymrozki, także będzie już po wszystkim. Samochody jeżdżą. No jak łowiłem, to widzieliście. Także no to taka moja rada może dla tych, co chcieliby spróbować łowić w styczniu. Nieważne, czy przyjedziecie na godzinę, na 3 godziny, czy przyjedziecie na, nie wiem, na 3 dni. Nie karmcie w ogóle, nie ma sensu. Naprawdę nie popełniajcie takich błędów, żeby karmić, bo nie wiem, uda wam się rybę ściągnąć może do łowiska, czy coś w tym stylu. Najważniejsze to jest lokalizacja ryby, w której części wody ona w danym momencie dnia przebywa. Podanie jej bardzo malutkiej siateczki PVA z jakimś tam miałem, z jakimś mocno pokruszonym towarem. Do tego malutka prezentacja, czy malutka, do tego prezentacja malutkiej przynęty, naprawdę malutkiej. I to wszystko. No i albo złowicie, albo nie złowicie. No, no widzieliście, no. Wczoraj przyszedłem i po 40 minutach na tym miejscu miałem strzał i potem co 40, co 50 minut średnio był strzał do godziny 22. A na tamtym miejscu siedziałem od 9 rana do 16 i nie miałem nic. Także no, miejscówka jest tutaj najważniejsza. Nęcić rybę to sobie tam gdzieś można, nie wiem, od połowy kwietnia, gdzieś tam do końca października, to można jeszcze gdzieś tam tą rybę nęcić i do połowy listopada nawet. Ale od listopada do grudzień, styczeń, luty, marzec, no to tylko i wyłącznie szukanie ryb, namierzenie ich i poddanie malutkiej PV-ki. Mówimy oczywiście o takich polskich wodach tutaj, no wiadomo, pojedziemy gdzie indziej, gdzie będzie cieplejsza woda, no to inaczej to wygląda, albo gdzie będzie cieplejszy klimat, typu tam, nie wiem, Chorwacja czy Włochy. No ale w Polsce przy takich temperaturach wody, no to tylko i wyłącznie sama PV-ka i delikatnie, bardzo, bardzo delikatnie na włosie. No i to wszystko, słuchajcie. Żegnam się z wami. Jak nic nie złowię, albo inaczej, jak to będzie ostatnie ujęcie w tych, nie wiem, 20 sekundach, to znaczy, że już nic nie złowiłem. A jak coś złowię, to w następnym ujęciu wam pokażę. Także co? Trzymajcie się.